Witajcie, przyjaciele w Odysei Proroctw, spektakularnym studium Biblii, i możesz poznać przyszłość. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym przyjaciołom, którzy pojawią się na naszej widowni na żywo w Nowym Jorku i moim rodzinnym mieście. Dawno tam nie byłem. Fajnie było podróżować i zobaczyć znajome miejsca. Chcę ponownie powitać tych, którzy oglądają online lub oglądają w telewizji. Chcemy zachęcić i przypomnieć, że jest to program na żywo. W chwili, gdy rozmawiamy, możesz wysłać swoim znajomym małą notatkę i powiedzieć im, że rozpoczęła się Odyseja Prorocza. I możesz po prostu przejść do strony Profesji Odysei, możesz oglądać ją na żywo lub za pośrednictwem wielu innych o internetowych portali społecznościowych, gdzie jest nadawana. Przechodzimy przez serię badań dotyczących niektórych ważnych tematów proroctw. Jestem bardzo wdzięczny za naszą dzisiejszą publiczność na żywo, ponieważ otrzymacie studium biblijne o sile przemysłowej. Mówimy o czymś, co jest bardzo ważne i obejmuje duży okres czasu biblijnego. Zamierzamy objąć tysiąc lat w około pięćdziesiąt minut. Chodzi o Wielki Dzień Sądu. Dziak zawsze lubię zaczynać od zadziwiających faktów z historii lub nauki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że właśnie skończyłem czytać książkę o Napoleonie, który był dość znaną i niesławną postacią. Podbił znaczną część Europy w XIX wieku. Zaczynał jako błyskotliwy kapral. Zajmował się artylerią z Korsyki, a nie z Francji. Awansował w szeregach francuskiej armii podczas rewolucji francuskiej. Był niezwykle inteligentny. Był cudownym dzieckiem. Udało mu się zdobyć kontrolę nad narodem francuskim i armią. Potem szedł od bitwy do bitwy, aż podbił większość Europy. Wdrożył kilka dobrych zmian w rządzie, które nadal są utrzymywane. Niektóre spraw napoleońskich, ale tysiące ludzi zginęło w tych wojnach. Ostatecznie niektóre inne narody w Europie, na czele z Anglią, walczyły z nim i został pokonany. A potem wygnali go na wyspę Elba. A w roku, roku, roku został pokonany. Został tam wysłany i miał dożyć swoich dni. Dali mu pewien budżet i trochę wolności, z której zrezygnował. Ale wiesz, nie mógł znieść swojej izolacji. Był tak przyzwyczajony do bycia cesarzem, do posiadania całej tej władzy, i nagle to wszystko stracił. Ale po około roku mu dało mu się uciec. Przyłączyło się do niego około tysiąca żołnierzy. Ponownie wkroczył do Paryża, odzyskał władzę i zdołał stoczyć kolejną studniową wojnę z Europą. Wyglądało na to, że może ponownie przejąć władzę, ale ostatecznie został pokonany. Nawet po tym, jak dano mu czas do namysłu, nie mógł się zmienić. Chciał być władcą świata. A potem wygnano go na wyspę świętej Heleny najbardziej odległą placówkę w brytyjskim dominium pośrodku niczego, gdzie ostatecznie zmarł. To sprawiło, że pomyślałem o historii z Biblii. Jeśli macie Biblię, zajrzyjcie do dwudziestego rozdziału Księgi Objawienia. Oczywiście zbliżamy się do końca Biblii. Dwudziesty drugi rozdział objawienia to koniec Biblii. Rozdział dwudziesty mówi o czymś zwanym tysiącleciem. Jest ono związane z Dniem Wielkiego Sądu. Weźcie swoje Biblię, werset pierwszy, rozdział dwudziesty, objawienie. Potem ujrzałem Anioła stępującego z nieba, mającego klucz do bezdennej otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do bezdennej otchłani, i zamknął go i położył na nim pieczęć, aby już więcej nie zwodził narodów, aż się skończy tysiąc lat. Ale po tych rzeczach musi zostać uwolniony na małą chwilę. Możesz przejść do wersetu siódmego. Teraz, gdy upłynie tysiąc lat, Szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby ponownie zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga, aby zgromadzić je do bitwy, których liczba jest jak piasek morski. Pokrywają ziemię jak chmura, rozeszli się po całej ziemi i otoczyli obóz świętych umiłowane miasto. To jest nowe Jeruzalem, które stąpi w następnym rozdziale. A ogień stąpił od Boga z nieba i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwiódł, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. O czym to mówi? Jak to jest, że diabeł jest związany przez tysiąc lat? A jeśli masz związanego diabła, to dlaczego miałbyś go wypuścić? Prawda? Tak, wielu ludzi nie wie zbyt wiele o tysiącleciu, mimo że jest to tysiącletni okres w Biblii, który jest bardzo ważny. Niektórzy z Was nie byli tutaj wcześniej, więc może nie widzieliście, gdzie zilustrowałem, że w historii Biblii jest siedem eposów. Biblia mówi nam w trzecim rozdziale drugiego listu Piotra, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Piotr cytuje Psalm 90 gdzie jest napisane, że tysiąc lat w jego oczach jest jak dzień, który przeminął. Tak więc gdy sumujemy wieki w Biblii, mówi nam ona, że Adam żył 930 lat. I zaczynamy od Adama. A następnie przechodzimy dwa tysiące lat i dochodzimy do czasów Abrahama. Tak więc przez pierwsze dwa tysiące lat mamy epopeję patriarchów. Bóg dzieli się Ewangelią poprzez patriarchów Adama, Enocha, Matuzalema, Noego. Było kilku wiernych ludzi, set i tak dalej. Potem Abraham został powołany z Z-ur chaldejskiego. Bóg wzywa Abrahama i mówi: Dam twojemu narodowi wyrocznie prawdy. Mesjasz przyjdzie przez twoich potomków. Przez następne dwa tysiące lat, od około dwóch tysięcy lat p.n.e. do czwartego roku p.n.e. Cóż, w rzeczywistości od dwóch tysięcy czterech lat p.n.e. do czwartego roku p.n.e. narodził się Jezus. Kolejne dwa tysiące lat. Następna epopeja. Masz Boga głoszącego Ewangelię przez. Naród żydowski strażnikom słowa Przedstawili światu Jezusa Jako Mesjasza i Biblię A następnie Pisma Święte Rozprzestrzeniły się wszędzie a Potem narodził się Chrystus Około czwartego roku Pene wiem, że zastanawiasz się Jak Jezus mógł urodzić się Cztery lata przed Chrystusem I Kiedy ustalili tę metodę datowania Zgadli Wiele lat później dowiedzieli się, że się mylili Ponieważ znamy Heroda Wielkiego który chciał zabić Jezusa jako niemowlę. Zmarł w 2 Chrystus musiał urodzić się przed śmiercią, a wiemy, że Jezus został ochrzczony w 15 roku Tyberiusza Cezara, 27 lat na kiedy miał 30 lat. Więc nie pozwól... A to Cię zmyli. Myślę, że już Cię zmyliłem. Tak czy inaczej minęło 2000 lat od Abrahama do Chrystusa. Teraz jesteśmy tutaj dzisiaj. 2000 lat po Chrystusie. W sumie sześć tysięcy, jeśli Pan jest jak tysiąc lat, to my jesteśmy jak sześć tysięcy lat. A potem żyjemy i królujemy z Chrystusem przez tysiącletni Szabat. Wiesz, Żydzi mieli program, w którym uprawiałeś swoją ziemię przez sześć lat, a potem zostawiasz ją spustoszoną na jeden rok. Pozwólcie, że przeczytam Wam coś z Biblii. Jeśli macie przy sobie Biblię lub jeśli oglądacie ją w domu, przejdźcie do ostatniego rozdziału drugiej księgi kronik. Jest tam bardzo interesujące stwierdzenie, które mówi o co miało się stać z dziećmi Izraela. Pozwól mi się cofnąć. Mam te wszystkie małe zakładki oznaczające różne fragmenty. Druga Księga Kronik, rozdział 36. Dzieci Izraela zostały zabrane do Babilonu. Nie przestrzegali corocznego siedmioletniego sabatu. I co sześć lat uprawiali swoją ziemię, następnie mieli pozwolić jej odpocząć. Co sześć lat mogli mieć hebrajskiego sługę, ale mieli go uwolnić. Nie wypuszczali ich na wolność, nie dali ziemi odpocząć. Bóg powiedział, jeśli nie zrobicie tego dobrowolnie, zmuszę was do tego. I przez te 490 lat, kiedy nie odpoczywaliście na ziemi, wezmę jeden rok i oddam was w niewolę. I sprawię, że ziemia będzie przestrzegać szabatu. Oto co jest napisane. W II Księdze Kronik, rozdział 36, werset 21. Aby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza, dopóki ziemia nie cieszyła się swoimi sabatami, dopóki leżała spustoszona przez 70 lat. Zachowywała szabat, aby wypełnić 70 lat. Tak więc, gdy ziemia Izraela była spustoszona, Biblia mówi, że zachowywała szabat. Podczas tysiąclecia ten świat jest spustoszony, zachowuje szabat. Oznacza to, że jesteśmy na skraju. Można powiedzieć, że jest zachód słońca dla świata. A potem będzie tysiąc lat, podczas których będziemy żyć i królować z Chrystusem. Przejdźmy więc do naszej lekcji na temat tego tysiącletniego okresu. Pytanie numer jeden. Co się zaczyna? Jakie wydarzenia wyznaczają początek tysiąca lat? Odpowiedź. Pierwszy list do Tesaloniczan 14-16. Nie zapominaj, że możesz powiedzieć odpowiedzi na niebiesko, to pomoże innym ludziom je wypełnić. Sam Pan. Zstąpi z nieba z okrzykiem, a umarli w Chrystusie powstaną. Początek tysiąclecia jest naznaczony przyjściem Pana. To jest najwyższe wydarzenie w historii, które to wyznaczy. Nie wiem jak wy, ale ja czekam na to z niecierpliwością. W pierwszym rozdziale dziejów apostolskich jest powiedziane, że uczniowie widzieli Jezusa unoszącego się na obłokach i że powróci na obłokach w ten sam sposób, w jaki przyszedł, ale jego stopy nie dotkną ziemi. Powiedział uczniom Janowi XIV, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. Czy wierzysz Jezusowi? I przyjmuję was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Prawdę mówiąc, mamy tutaj małą wizję powtórnego przyjścia. Zastanawiam się, co by się stało, gdybym mógł wskoczyć do tej dziury. To jest niesamowita rzeczywistość, która się tutaj dzieje. Masz drugie przyjście Jezusa. Wiesz, co to za chmury? Czy to H2O? Nie, to jest napisane w Psalmie 1-4 jego słudzy aniołowie jego duchy usługujące przychodzą w obłokach chwały aniołowie są lśniącymi istotami to obłoki światła aniołowie są czasami nazywani gwiazdami jak myślisz czym była gwiazda za którą podążali mędrcy nie była to asteroida ani kometa która unosiła się nad domem w betlejem była to grupa aniołów które wyglądały dla nich jak gwiazdy tak więc Chrystus nadchodzi jak mówi a wraz z nim wszyscy aniołowie jak myślisz jak jasne to będzie. Ale jego stopy nie dotykają ziemi, tak jak my zostaliśmy złapani. Więc jeśli ktoś zacznie chodzić, mówiąc, że jest Jezusem, czy Chrystus nie powiedział, że będzie wielu fałszywych Chrystusów? Nie daj się zwieść. Sam pan zstąpi z nieba, martwy w oczach Chrystusa. Co robią w objawieniu dwudziestym? Żyją i królują z Chrystusem przez tysiąc lat. A, tysiąc lat. W proroctwach czasami dzień równa się rokowi. Dlatego niektórzy zastanawiają się, czy jest to duchowe tysiąc lat, czy dosłowne tysiąc lat. Wierzymy, że jest to dosłowne tysiąc lat. Z kilku powodów. Kiedy Jezus przyjdzie, wkroczymy w wieczność. Mamy nasze uwielbione ciała. Bóg nie używa już Biblii, aby z nami rozmawiać. Rozmawiamy z Nim twarzą w twarz. Tak więc jest to dosłowne tysiąc lat. Tak jak jest to dosłowne sześć tysięcy lat od czasów Adama do dnia dzisiejszego. I znowu, podajemy tutaj przybliżone wartości. Nikt nie zna dnia ani godziny. Amen. Przyjścia Jezusa. A może to być później, niż myślisz, ponieważ Biblia mówi, że on długo cierpi. Nie chcemy, aby ktokolwiek zginął. Czeka tak długo, jak tylko może, aby zbawić tak wielu, jak tylko może. Może to być wcześniej, niż myślisz. Powiedział bowiem, że w godzinie, o której nie myślicie, Syn Człowieczy przyjdzie i skróci ją w sprawiedliwości. Nie próbuj więc określać dnia ani godziny przyjścia Chrystusa. Teraz usłyszysz, jak używam słowa tysiąclecie. Słowo milenium nie pojawia się w Biblii. To tylko termin teologiczny. Jest to połączenie dwóch greckich słów, a właściwie chyba łacińskich, Milae i Anum. Oznacza ono po prostu tysiąc lat. Jeśli więc słyszysz, jak mówię milenium, oznacza to po prostu okres tysiąca lat, o którym mówimy. Występuje głównie w dwudziestym rozdziale Objawienia. Karen powiedziała, że nie udzieliłem drugiej odpowiedzi. Dziękuję. Oni żyją w Chrystusie, żyją z Chrystusem przez tysiąc lat, ale pozostali umarli nie żyją ponownie dopóki tysiąc lat się skończy. To jest pierwsze z martwych wstanie. Cieszę się, że to przeczytałem. To bardzo ważne. Jeśli umarli w Chrystusie, zmartwychwstają jako pierwsi i są zbawieni, to kim są pozostali umarli? Oni są zgubieni. Została jeszcze tylko jedna grupa, prawda? Jeśli wszyscy dobrzy są zbawieni, to co pozostaje? Źli i tak nie wyjdą aż do końca. Jezus powiedział, że są dwa zmartwychwstania. Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia. Ci, którzy czynili zło, zmartwychwstanie w stanie potępienia, lub zmartwychwstanie w stanie potępienia. Znajdujemy to również w dwunastym rozdziale Księgi Daniela. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stoi za synami Twojego ludu, i nastanie czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród, aż do tego czasu. W tym czasie wielu śpiących w prochu ziemi obudzi się. Niektórzy do życia wiecznego. A inni do hańby i wiecznej pogardy. Biblia oddziela te zmartwychwstania o tysiąc lat. Więcej na ten temat już wkrótce. Numer dwa. Co jeszcze wydarzy się podczas pierwszego zmartwychwstania? Odpowiedź pierwszy list do Koryntian 15, werset 51. Nie wszyscy będziemy spać, ale wszyscy będziemy czym? Przemienieni w jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę, bo trąba zabrzmi i umarli, zostaną wzbudzeni, niezniszczalni. Mówi, że przemieni nasze skromne ciało, aby upodobniło się do jego chwalebnego ciała. Chwalebnego ciała. Teraz przyjaciele, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myśleliście, ale będzie pokolenie ludzi żyjących na świecie, które nie umrze. Które nie umrze. Niekoniecznie boję się śmierci, ale gdybym mógł wybrać, wolałbym być w tej grupie. Myślę, że wszyscy naturalnie mamy awersję do śmierci. Woody Allen powiedział, nie boję się śmierci. Po prostu nie chcę tam być, kiedy to się stanie. Więc nie powinienem go cytować, przepraszam. Ale tak. Wiesz, jest takie doświadczenie, w którym Jezus pojawia się na górze przemienienia. Raczej Jezus jest na górze przemienienia i pojawiają się Mojżesz i Eliasz. Mojżesz umarł, ale został wskrzeszony specjalnym zmartwychwstaniem. Czytamy o tym w Księdze Judy w wersecie dziewiątym. Eliasz nie umiera, zostaje przetłumaczony, oznacza to, że zostaje pochwycony i idzie do nieba bez umierania. Kto jeszcze poszedł do nieba bez umierania? Inak. Jest kilka osób. Podczas powtórnego przyjścia będzie cała grupa ludzi, którzy nie umrą, ale za chwilę w mgnieniu oka otrzymamy nasze uwielbione ciała i zostaniemy pochwyceni w powietrze, aby spotkać się z tymi, którzy właśnie z martwych wstali. Amen. Chcę być w tej grupie. Jeśli Pan mnie poprosi, to będzie mój pierwszy wybór. Ale ja po prostu chcę być zbawiony. Amen. I co dzieje się z niegodziwcami? Można o tym przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan, werset ósmy. Następnie bezprawie. To oznacza antychrysta. Nie mówi tutaj konkretnie o diable. Oznacza to element ludzki. Następnie bezprawie i wszyscy niegodziwcy. Co uczyni Pan? Zniszczy blaskiem swojego przyjścia, przyjścia Chrystusa, a chwała Boża będzie jak miotacz ognia. Dla niegodziwców. Ale nie skrzywdzi sprawiedliwych. Jak wielu pamięta, kiedy ci trzej Hebrajczycy byli w piecu ognistym z Jezusem i wcale nie zostali spaleni. Jedyną rzeczą, która została spalona, były sznury, które ich wiązały. I możesz przejść przez ogień, ale Chrystus mówi, pójdę z tobą. Niektórzy przez ogień, niektórzy przez potop, niektórzy przez wodę, ale wszyscy przez krew. Amen. Następnie możesz przeczytać w objawieniu 16, werset 18, werset 20 i 21 było wielkie trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi. W Kalifornii zawsze mówią, że pewnego dnia będziemy mieli wielkie trzęsienie ziemi. Myślą, że jeśli kiedykolwiek będziemy mieli trzęsienie ziemi w San Francisco, takie jak to, które miało miejsce na Alasce w 1964 roku, lub to, co wydarzyło się w Indonezji w 2004 roku, jeśli będziemy mieli coś dziewiątego w skali Richtera, to po prostu całkowicie zrównamy te funkcje. Albo w Los Angeles, mieszkamy w strefie uskoku. TEM! Nie tyle sakramento, gdzie mieszkamy, będziemy mieli nieruchomości przy plaży, jeśli tak się stanie. Ale ci ludzie, którzy znajdują się w uskoku San Andreas, będą mieli duży uskok. To nic w porównaniu z tym. Ten będzie miał siłę 55 stopni w skali Richtera. Kopce są pochłaniane, wyspy znikają. Biblia mówi, że cała ziemia trzęsie się jak trzcina na wietrze. Jak trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd ludzie są na ziemi, każda wyspa uciekła, a gór nie znaleziono, i wielki grad spada z nieba na ludzi. Mówi, że kamienie gradowe ważą talent. Teraz istnieje pewna różnica zdań między uczonymi, ponieważ mają oni talent egipski, talent hebrajski i talent babiloński, ale to nie ma znaczenia, ponieważ są one gdzieś pomiędzy pięćdziesięcioma pięcioma a siedemdziesięcioma pięcioma funtami. Kamienie gradowe, jeśli. Można to sobie wyobrazić. Objawienie 20, werset 1 i 2, a w tym czasie anioł, prawdopodobnie Gabriel, który zajął pozycję lucyfera, chwycił smoka tego węża z dawnych czasów, który jest diabłem i szatanem, i związał go na tysiąc lat. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak został związany i gdzie został związany. Pytanie numer 3. Kto zostanie wzbudzony w drugim zmartwychwstaniu i kiedy to nastąpi? Dotknęliśmy tego, ale przeczytajmy wersety. Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą. Ci, którzy czynili dobro do zmartwychwstania życia, a ci, którzy czynili zło, co czynili? Zło, więc kto jest w tym zmartwychwstaniu? Zgubieni, nie wyznali swoich grzechów i nie odwrócili się od nich. Zmartwychwstanie potępienia, ilu z nas uczyniło zło? Wszyscy zgrzeszyliśmy. Więc naszą jedyną nadzieją jest przebaczenie naszych grzechów. Ale jeśli nie jesteśmy pod krwią, jeśli nie poddaliśmy się Jezusowi, jesteśmy w złym zmartwychwstaniu. Nawiasem mówiąc, jeśli wyjdziesz z grobu i nadal masz zmarszczki, to nie jest dobrze. Jesteś w niewłaściwym zmartwychwstaniu. Jeśli wyjdziesz z grobu i spojrzysz do grobu obok, a tam będzie Adolf Hitler, to nie jest dobrze. Jesteś w złym zmartwychwstaniu. To mówi, och, nie sądzę, żebym to przeczytał. Zło i z wstanie Biblia nazywa potępieniem potępienia. Jezus powiedział, nie przyszedłem na świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić. Jesteśmy już potępieni przez nasz grzech. Musimy zostać zbawieni od tego potępienia. Jesteśmy pod prawem. Jezus chce nas zbawić od kary prawa. Amen. Pozostali umarli, objawienie 25. nie ożyją ponownie, dopóki tysiąc lat się nie skończy, co oznacza, że kiedy tysiąc lat się skończy, niegodziwcy zostaną wzbudzeni. Na sąd, ale to coś więcej niż tylko sąd. Zauważmy tutaj numer 4. Jaki jest stan świata podczas tysiąca lat? Rozmawialiśmy o wydarzeniach, które rozpoczynają tysiąc lat. Jezus przychodzi, zostajemy pochwyceni, aby się z Nim spotkać. Jeśli żyjemy, otrzymujemy nasze uwielbione ciała. Umarli w Chrystusie, powstają. Z uwielbionymi ciałami. Pamiętam, jak pokazywałem zdjęcie chyba minutę temu na ekranie, przedstawiające matkę obejmującą swoje dziecko podczas zmartwychwstania. Po programie pewna kobieta podeszła do mnie ze łzami w oczach i powiedziała: Czy możesz mi przynieść to zdjęcie? Powiedziała, że straciłam dwoje dzieci. Powiedziała, że mam nadzieję, że zobaczę je ponownie w zmartwychwstaniu. I w tym czasie będzie kilka wspaniałych spotkań, przyjaciele. Jaki będzie stan świata podczas tysiąca lat? Oto pan czyni ziemię czym? Pustą i czyni ją pustkowiem. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Niektórzy z was mówią, Pastorze Dag, myślałem, że tutaj żyjemy i królujemy z Chrystusem. Wiesz, są tam dobrzy chrześcijanie, są dwa główne obozy. Jedna grupa wierzy, że jesteśmy tutaj na ziemi. Jeśli czytasz książki Left Behind lub podążasz za Halem Lindseyem lub Timem Lachey, oni wierzą, że jesteśmy tutaj na Ziemi przez tysiąc lat. Tradycyjni protestanci wierzą, że żyjemy i królujemy z Chrystusem w chwale podczas tysiąca lat. Biblia mówi, że jesteśmy z nim, a niegodziwcy zostaną zniszczeni. Grupa Left Behind twierdzi, że sprawiedliwi, którzy mają życie wieczne, panują nad niegodziwcami, którzy wciąż umierają. Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę panować nad niegodziwcami. Chce być z Chrystusem. Dowiedzmy się, co mówi Biblia. Biblia mówi, jaki jest stan Ziemi. Oto Pan czyni Ziemię pustą, czyni ją pustkowiem. Przeczytaj w czwartym rozdziale księgi Jeremiasza, w dwudziestym trzecim wersecie: Ujrzałem Ziemię, a była bez kształtu i pusta. Jeśli zatrzymam się w tym miejscu, pomyślisz, cóż, to brzmi jak księga rodzaju. Trzeba czytać dalej. A niebiosa nie miały światła. Widziałem góry i rzeczywiście zadrżały i nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie uciekły. To znaczy, że tam były, ale teraz już ich nie ma. Czytaj dalej. I owocna ziemia była pustkowiem, a wszystkie jej miasta były zniszczone. Te miasta zostały zniszczone, ziemia jest pokryta zniszczonymi miastami. Dlaczego? Z powodu obecności Pana i jego gwałtownego gniewu. Kiedy Pan rozpoczął stwarzanie, Ziemia była bez kształtu i pusta. I uczyni ją ponownie bez formy i pustą, zanim ją odtworzy. Ta Ziemia będzie ciemnym, opuszczonym, zniszczonym miejscem. Diabeł będzie musiał patrzeć na wyniki swoich rządów. Przez tysiąc lat jest związany. Posłuchaj tego wersetu Jeremiasza 25, 33. W owym dniu zabici przez Pana będą od jednego krańca ziemi aż do drugiego krańca ziemi. Nie zostaną zebrani ani pogrzebani. To niezbyt przyjemna myśl. Ale co może być tego przyczyną? Czy zdajesz sobie sprawę? Pozostawiony scenariusz proroctwa? I w ich planie nie ma czasu, kiedy ziemia jest spustoszona. W ich schemacie nie ma czasu, w którym jest on pokryty zabitymi i nie ma nikogo, kto mógłby ich opłakiwać lub pochować, ponieważ wszyscy odeszli, wszyscy są martwi, miasta są zniszczone, wszystkie ptaki odleciały. Tutaj zawsze coś się dzieje, ale Biblia jest całkiem jasna. Tak jak nabuchodonozor zabrał Żydów do złotego miasta Babilonu, a ziemia Izraela była spustoszona, dopóki nie zostali uwolnieni, by powrócić do domu. Ta planeta będzie spustoszona, dopóki nowe Jeruzalem nie zstąpi od Boga. Ewu, jakim kierunku pójdziemy, gdy Jezus przyjdzie? Zostajemy pochwyceni. On mówi: Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przyjmę was i zabiorę do domów. Przygotowałem. Dopiero w objawieniu 21. widziałem nowe Jeruzalem wstępujące od Boga z nieba. Więc ta ziemia jest spustoszona. W księdze Ezechiela można przeczytać o wizji Doliny Kości. Słyszałeś kiedyś o tym? A potem kości wracają do życia. Następuje zmartwychwstanie. Niesamowity fakt. W latach czterdziestych niektórzy Brytyjczycy, brytyjscy patrolowcy byli wysoko w Himalajach i natknęli się na dolinę bardzo zimną na wysokości 16 tysięcy stóp. Prawie nigdy nie rozmarza i była wypełniona setkami ludzkich kości. I nie wiedzieli, co się stało. To nie była lawina, nie wyglądało na to, na podstawie topografii i nie wyglądało na to, że była tam jakakolwiek broń, a jednak są tam wszyscy ci ludzie i... Wielu z nich nie było w pełni rozłożonych, byli częściowo zamrożeni i było to tajemnicą przez lata. W końcu odkryto na podstawie obrażeń, że byli to pielgrzymi, którzy szli przez góry, prawdopodobnie z Pakistanu do Indii, setki z nich, których złapała burza gradowa. Nie było drzew i nie było gdzie się ukryć. I zostali zabici, dolina kości. Czy możesz sobie wyobrazić ziemię pokrytą zabitymi? Kto jest związany tutaj na ziemi? Diabeł przez tysiąc lat. Gdzie będą święci podczas tysiąca lat i co będziemy robić? On mówi, przyjdę powtórnie, przyjmę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem, wy byli z Jezusem. To jest jak tysiącletni szabat. Biblia mówi, że sześć dni pracujesz, a siódmego pracujesz. Idziemy i spotykamy się z innymi wierzącymi. I zazwyczaj nie zostajemy w domu. Idziemy na spotkanie. Spędzimy tysiącletni Szabat z Jezusem w Królestwie. Amen. I tam dzieją się rzeczy, o których będziemy mówić. Ale żyjemy i królujemy z Chrystusem. Nie panujemy nad niegodziwcami. Jezus powiedział, że zasiądziemy na dwunastu tronach, panując nad dwunastoma plemionami. Panujemy nad odkupionymi. Jesteśmy ambasadorami Pana we wszechświecie. Nie chcę panować nad niegodziwcami. A Ty? Nie. Widziałem trony. Oto co robimy. Przeczytaj to w Objawieniu, rozdział 20, werset 4. Ujrzałem trony, a oni zasiedli na nich i sąd został im powierzony, a oni żyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Jaki rodzaj sądu ma miejsce w tym czasie? Za chwilę przeczytam drugą część odpowiedzi. A kiedy dotrzemy do nieba, będziemy mieli pytania. Ilu z Was będzie miało pytania? Mówią, że będą trzy niespodzianki, kiedy dostaniesz się do nieba. A niespodzianką numer jeden jest to, że tam jesteś. Niespodzianką numer dwa jest to, że będą tam jacyś ludzie, a ty pomyślisz, jak się tu dostali? Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli znasz swoją Biblię, Szczepan, męczennik jest w niebie, a jego anioł oprowadza go i mówi, że oto twoja piękna rezydencja, a w koronie masz te gwiazdy, ponieważ byłeś pierwszym męczennikiem, stanąłeś w obronie Jezusa. Obok przechodzi parada, w której aniołowie niosą Paula na swoich ramionach i idzie Steven. Go on Ostatnim razem, gdy go widziałem, był wspólnikiem mojego morderstwa. Zwykle odwalacie kawał dobrej roboty, ale popełniliście błąd. Lepiej sprawdźcie oprogramowanie. Paula nie powinno tu być. I anioł mówi, Steven, jaka była twoja ostatnia modlitwa? Cóż, modliłem się, ojcze, nie obciążaj ich tym grzechem. Bóg wysłuchał twojej modlitwy, przebaczył Saulowi i Saul się nawrócił, stał się Pawłem, stał się największym apostołem Nowego Testamentu, napisał prawie połowę Nowego Testamentu i jest tu wielu ludzi, ponieważ dzięki twojej modlitwie za Pawła Bóg mu przebaczył. Będziemy więc osądzać, a osądzanie nie oznacza, że siedzisz na ławce z młotkiem, który mówi winny, niewinny, winny, niewinny. Oznacza to, że oceniasz dowody. Będziemy mieli wiele pytań. Będzie kilka interesujących spotkań. Wiesz, historia Dawida i Batrzeby i Uriasza. Uriasz był pobożnym człowiekiem. Był jednym z potężnych ludzi Dawida i będzie w niebie. Biblia zdaje się mówić, że Batrzeba też tam będzie. Okazała skruchę. i matka Salomona. I Dawid tam będzie. I będą musieli trochę porozmawiać, kiedy tam dotrą. Amen. A nie wiem, jak ty, ale ja mam wiele pytań. Chcę, wiesz, mam postacie biblijne, z którymi chcę porozmawiać. I ty tylko między mną a tobą. Muszę zapytać Jacoba, jak to się stało, że nie wiedział, że to Lija, aż do rana, podczas miesiąca miodowego? Czy tylko ja się nad tym zastanawiam? Więc będziemy mieć wiele pytań. Powiedziałem, że są trzy niespodzianki. A trzecią niespodzianką jest to, że powiesz, gdzie jest pastor taki, a taki? Gdzie jest siostra taka, a taka? Diakonka, diakon. Zawsze byli tacy uduchowieni. Co tydzień ściskali swoje Biblię. I prowadzili studia biblijne. I anioł mówi: Chodź ze mną, a oni zabiorą nas do biblioteki. Wiesz, każda sekretna rzecz, którą powiedzieliśmy, jest nagrywana. Dostałem powiadomienie pocztą. Otworzyłem kopertę z hrabstwa Placer. I było tam napisane, że zostaniesz ukarany grzywną za nielegalne zawracanie. Powiedziałem. Nie wykonałem nielegalnego zawracania, i nigdy mnie tam nie było. Wyciągnąłem gazetę, a tam było moje zdjęcie wyglądającego na naprawdę winnego. Pomyślałem: O tak, byłem tam, przyłapany. Anioł zabierze nas tam i pokaże taśmę. Biblia mówi, że rzeczy czynione w ukryciu będą głoszone ze szczytu domu. Chcę, aby moje grzechy znalazły się pod krwią Jezusa, przyjaciele, ponieważ nie chcę, abyście widzieli moje taśmy. A ty chcesz, aby twoje grzechy były pod krwią Jezusa, ale ci ludzie, których grzechy nie zostały przebaczone, nie będą. Wszystko będzie nagie i otwarte dla oczu. Dlatego chcemy być nowymi stworzeniami i mieć zmyte nasze grzechy. Będziemy więc osądzać. Zauważyliście, że w drugiej części odpowiedzi jest powiedziane, czy nie wiecie, pokażemy to z powrotem na ekranie, że co? Święci będą sądzić świat. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A to, co robimy, to osądzamy Sąd Boży i czy osądzamy dobrych aniołów? Czy są źli aniołowie? Ilu z was było kuszonych? Czy zdajesz sobie sprawę, że to nie szatan? Szatan nawet nie wie, kim jest większość z was. Nie jest wszechwiedzący. W rzeczywistości diabły pewnego razu powiedziały. Do kilku młodych mężczyzn, którzy próbowali wypędzić tego jednego człowieka, który miał diabła, a diabeł pobił ich, pobił tych siedmiu chłopców i wypędził ich poranionych i nagich. A diabeł powiedział, próbujecie mnie wypędzić w imię. Jezus, którego głosi Paweł, powiedział, znam Jezusa. Ci aniołowie znali Jezusa, zanim zostali wypędzeni. A anioł powiedział, i znam Pawła. Diabeł wiedział, kim jest Paweł, ale ja nawet nie znam ciebie. Więc aniołowie, ci źli aniołowie, ale są źli aniołowie, którzy cię znają, ponieważ nie tylko Bóg dał ci aniołów stróżów, ale diabeł prawdopodobnie ma kogoś, kto cię obserwuje. A będziemy patrzeć na tych aniołów i mówić: Pamiętam, co ten facet mi zrobił. Ten anioł, pamiętam wszystkie razy, kiedy mnie kusił. Próbowałem podążać za Panem, próbował sprowadzić mnie na ziemię, próbował mnie zniechęcić, zgubił. Będziemy osądzać tych złych aniołów, którzy ciągnęli nas w dół. Numer 6. Co się stanie pod koniec tysiąca lat? Wydaje mi się, że nie poświęciłem temu zbyt wiele czasu. Pozwól więc, że zatrzymam się tutaj, zanim odpowiem na to pytanie. Czym jest otchłań bez dna? Mówi się, że szatan jest związany w bezdennej otchłani. Nie jest to najlepsze tłumaczenie. Można je znaleźć w Biblii króla Jakuba i kilku innych. Greckie słowo mówi, że szatan jest związany w Abusos. To słowo abusos jest tym samym słowem, które można znaleźć w greckim Starym Testamencie, gdzie mówi się, że na początku Bóg stworzył świat, a słowo było puste. Abusos oznacza to, że był pusty, chaotyczny, to świat bez ludzi, którzy mogliby go kusić lub nim manipulować. Podam Ci więcej dowodów. Jeśli czytasz w piątym rozdziale Ewangelii Marka i ósmym rozdziale Ewangelii Łukasza, ten człowiek jest wypełniony demonami, a demony mówią do Jezusa: jesteśmy legionem, nie wrzucaj nas do ciebie. Słowo to jest głębokie. Słowo w języku greckim to abusos. To samo słowo, co w objawieniu dwudziestym. To samo słowo, którym przetłumaczono bezdenną otchłań. Dlaczego tłumacz króla Jakuba? Stali się kreatywni na końcu Biblii. Bezdenna otchłań. Ale to słowo to abusos i oznacza pustkę, ciemność, w której diabły są w łańcuchach, ponieważ nie mają nic do roboty. Diabły są pracocholikami. Co diabeł będzie robił przez tysiąc lat, gdy nie ma ludzi, których mógłby opętać, skusić lub zmanipulować? A kiedy Jezus wypędził te diabły z demoniaka, powiedziały: Przynajmniej pozwól nam posiąść świnie. Daj nam coś do posiadania. Przez tysiąc lat na ziemi nie ma człowieka. Ziemia jest ciemna. Znów jest pustką, jest nadużyciem, szatan jest związany. Na tej planecie oni, jego aniołowie, a jego aniołowie będą go ścigać i mówić, powiedziałeś nam, że jeśli pójdziemy za Tobą, wszystko będzie lepiej. Teraz spójrz na to, co się stało. Będzie okropnie. Jeden z powodów, dla których Bóg daje mu tysiąc lat, zanim go zniszczy, będzie widoczny już za chwilę. Co stanie się pod koniec tysiąca lat? Jest napisane, że w owym dniu nadejdzie Pan, w owym dniu jego stopy staną na Górze Oliwnej. Czy Jezus kiedyś wykona przyłożenie? On, kiedy przyjdzie, następnym razem pójdziemy w górę. Pod koniec tysiąca lat nowe Jeruzalem wstąpi od Boga z nieba. Ale zanim się uspokoi, Zachariasz XIV mówi, że wychodzi z miasta. Jego stopy dotknęły Góry Oliwnej. Dlaczego Góry Oliwnej? Napisano, że wstąpił. Zabrał swoich uczniów z Betanii na Górę Oliwną i wstąpił. To właśnie na Górze Oliwnej powiedział im o swoim powtórnym przyjściu. Wraca tam, gdzie odszedł. I mówi, że jego stopy dotkną tego miejsca i powstanie wielka dolina. Wiesz, cały świat jest spustoszony. Musi przygotować czysty fundament, 375 mil kwadratowych, ponieważ takie są wymiary Nowego Jeruzalem. I osiada w tej dolinie, którą przygotowuje. Mówi o Górze Oliwnej, która wychodzi na Jerozolimę od wschodu, a Góra Oliwna rozdzieli się na dwie części. To właśnie na Górze Oliwnej Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Nawiasem mówiąc, kiedy Jezus dotyka góry oliwnej i tworzy tę wielką dolinę, wymiary nowego Jeruzalem i tej wielkiej doliny są tak duże, że całkowicie obejmują ziemię Izraela, którą Bóg obiecał Abrahamowi. Więc kiedy Bóg obiecał Abrahamowi, dam ci te ziemię. Spójrz na północ, spójrz na południe, spójrz na wschód i spójrz na zachód. I przyprowadził Mojżesza na górę niebo. powiedział Chcę, abyś zobaczył Ziemię obiecaną. Wszystko, co Bóg obiecał tym ludziom, otrzymają dosłownie. To będzie na tym terytorium w tym czasie. I będzie tam mnóstwo miejsca dla Was, przyjaciele. Jest tak duży jak stan Oregon. Będzie tam mnóstwo miejsca. Nie martw się, że Bogu zabraknie miejsca. Pan będzie królem nad całą Ziemią. Stanie się to pod koniec tego tysiąca lat. Jest napisane, ja, Jan, ujrzałem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące, wstępujące z nieba, z nieba i od Boga, przygotowane jako oblubienica, ponieważ Jego Kościół jest w tym mieście, a my jesteśmy oblubienicą Chrystusa, przygotowane jako oblubienica, przystrojona dla swego męża. Piękna. Biblia mówi, że przychodzi po oblubienice bez skazy, zmarszczki i zmazy, ponieważ zostaliśmy obmyci. Wypraliśmy nasze szaty i uczyniliśmy je białymi we krwi baranka. Amen. Co dzieje się dalej, aby uwolnić szatana z jego więzienia? Teraz diabeł miał tysiąc lat na przemyślenie wszystkiego i przeprasza. Czy tak jak Napoleon może się zmienić? Co będzie dalej? Kiedy stopy pana dotkną góry oliwnej, Przywołuje niegodziwców. Biblia mówi, że reszta umarłych nie będzie żyła aż do końca tysiąca lat. Pod koniec tysiąca lat zstąpi nowe Jeruzalem, a niegodziwcy zostaną wskrzeszeni. To moc Chrystusa ich wskrzesza. Diabeł nie może nikogo wskrzesić. I, ale teraz są wzbudzani na sąd. I mówi o reszcie umarłych, to jest objawienie dwudziestek, werset piąty. Nie żyją, dopóki tysiąc lat się nie skończy. Kiedy tysiąc lat dobiegnie końca, szatan co wtedy zrobi? uwolniony ze swojego więzienia. Dlaczego zostaje uwolniony z więzienia? Ponieważ do tej pory nie miał nikogo, kogo mógłby kusić, manipulować. Teraz nagle widzi wszystkich niegodziwców, którzy kiedykolwiek żyli. Ilu ich będzie? Na świecie żyje obecnie 8 miliardów ludzi. Oczywiście jest ich teraz więcej niż kiedykolwiek, ale jeśli cofniemy się w czasie, jest napisane, że pokrywają Ziemię jak szmura, których liczba jest jak piasek morski. Teraz chcę, abyś sięgnął do swojej Biblii. Och, czekaj, pozwól mi zobaczyć, czy to następny werset. To znaczy, pozwól mi przeczytać ten następny werset. Numer 8. Myślę, że to lepiej to ustawi. Co zrobi szatan, gdy niegodziwcy zostaną wzbudzeni? Jest napisane, że szatan wyjdzie, aby zwodzić. Co zrobi? Przez tysiąc lat nie mógł zwieść całego świata, ponieważ nie było nikogo, kogo mógłby zwieść. Teraz wszyscy niegodziwcy są wzbudzeni, a on wyjdzie, aby zwieść narody. Czy to są dobre narody, czy złe? Które są w czterech rogach. Teraz niektórzy ludzie tak myślą i nie chcę nikogo ośmieszać, ale po prostu być biblijnie uczciwym w tym momencie słyszę, jak ludzie mówią Gog i Magog. To Rosja i Cini. A i próbują sprawić, by Magog brzmiał jak Moskwa. Lub coś podobnego, a Gog, jak mówią, to potomkowie Azjatów w Chinach. Wróćmy do dziesiątego rozdziału księgi Rodzaju. Gog był wrogiem ludu Bożego. Było to starożytne plemię. Magok oznacza z matrycy lub potomków lub dzieci Goga. Gog i jego dzieci. Zdajesz sobie sprawę, że w całym objawieniu jest napisane: Masz oblubienicę Chrystusa w objawieniu dwunastym i jej resztkę, jej dzieci. Mamy Babilon i jego córki. Jezebel i jej córka Atalia prześladowały lud. Masz żona Heroda, Herodiada i jej córka tańczą tak. Że Jan Chrzciciel traci głowę. Mamy w Biblii konfederację matki i córki, która prześladuje lud Boży. Tak więc Gog i Magog reprezentują wrogów ludu Bożego od zawsze. Teraz, jeśli mi nie wierzysz, pozwól mi dokończyć czytanie mojego wersetu. Jestem podekscytowany. Nie mogę się doczekać, aby Ci powiedzieć. Wyjdą, aby zwieść narody, które są w czterech krańcach Ziemi: Goga i Magoga. Mówi o czterech krańcach Ziemi, nie mówi o Rosji. Oznacza to północ, południe, wschód, zachód, obejmują całą Ziemię. I by zebrać ich razem do bitwy, to jest ostateczny koniec bitwy Armagedonu. Początek bitwy Armagedon jest przed tysiącem lat, kiedy mówi się, że Smok prowadzi wojnę z kobietą. Ostatnia część bitwy ma miejsce pod koniec tysiąca lat. Ich liczba jest jak piasek morski, i poszli na szerokość ziemi, pokrywają planetę i otaczają obóz świętych, umiłowane miasto, Abraham szukał miasta, które ma fundamenty, nowe Jeruzalem. Amen. Sięgnijcie więc do swoich Biblii, do Księgi Ezechiela, ja ja przeczytam kilka wspaniałych rzeczy. Mówiłem wam, że nie zrozumiecie objawienia, jeśli nie przeczytacie innych fragmentów Biblii. Zajrzyjcie do Izajasza rozdział 24 werset 19. Ziemia jest gwałtownie rozbita, ziemia jest otwarta, ziemia jest bardzo wstrząśnięta, ziemia będzie się kołysać jak pijak, to wielkie trzęsienie ziemi i chwiać się jak szałas. Ciężkie będzie jej przestępstwo, upadnie i już się nie podniesie. Stanie się w owym dniu, że Pan ukaże na wysokościach zastępy wywyższonych, a na ziemi królów ziemi. I będą zgromadzeni razem jako więźniowie zgromadzeni w dole. Dokąd idzie diabeł? Do dołu bez dna. I będą zamknięci w więzieniu. I po wielu dniach, po tysiącu lat, będą ukarani. Teraz zwróć uwagę na sformułowanie, przejdź do Ezechiela, rozdział 38, werset pierwszy. I stało się słowo pańskie do mnie, mówiąc, Synu człowieczy, zwróć swe oblicze przeciwko Gogowi. Na ziemi magok, księcia Roż, Meszacha i Tubala i proroku i przeciwko niemu. I powiedz, tak mówi Pan Bóg, oto ja jestem przeciwko Tobie, Gogu, książę Roż, Meszacha i Tubala. Odwrócę Cię i włożę haki w Twoje szczęki i wyprowadzę Cię z całym Twoim wojskiem, końmi i jeźdźcami, wspaniale odzianymi, gotowymi do walki, wielką kompanią z puklerzami i tarczami, wszyscy z mieczami, Persja, Etiopia, Libia obejmuje wszystkich wrogów tutaj z nimi wszyscy starczą i hełmem gomer i wszystkie jego wojska w domu toregum z dalekiej północy i jego wojska dlaczego mówi północ to nie oznacza Rosji szatan powiedział chcę siedzieć po bokach północy to oznacza najwyższe miejsce i wszystkie jego wojska i wielu ludzi z tobą to jest bitwa wielka bitwa dnia bożego kiedy wszyscy źli przyjdą przeciwko panu przeczytaj werset Ezechiela 38, przejdź do wersetu ósmego. I po wielu dniach, to samo powiedział Izajasz, to jest po tysiącu lat, zostaniesz nawiedzony. W tych ostatnich latach przyjdziesz do ziemi, do tych, którzy zostali sprowadzeni spod miecza i zebrani z wielu ludów na górach Izraela, które od dawna były spustoszone. Jaki był stan świata? Spustoszony. Zostali wyprowadzeni z narodów i teraz wszyscy mieszkają bezpiecznie. Sprawiedliwi są w nowym Jeruzalem. Wstąpisz jak burza, okrywając ziemię jak obłok. To właśnie czytamy w objawieniu. Pokryją ziemię jak piasek morski. Ty i wszystkie twoje wojska i wielu ludzi z tobą. Tak mówi Pan Bóg w owym dniu, że powstaną myśli w twoim umyśle i uczynisz zły plan i powiesz: pójdę przeciwko ziemi nieobwarowanych wiosek, aby walczyć z nową Jerozolimą. Pójdę do spokojnego ludu, który mieszka bezpiecznie, wszyscy mieszkają bez murów i nie mają ani krat, ani bram. Jezechiela 38, werset 14. Dlatego, Synu Człowieczy, prorokuj i mów do Boga. Tak mówi Pan w tym dniu, kiedy mój lud Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, czyż tego nie poznasz? Wtedy przybędziesz ze swojego miejsca z dalekiej północy, ty i wielu ludzi z tobą, wszyscy jadący konno, wielka kompania i potężne wojsko. Nadejdziesz przeciwko mojemu ludowi jak chmura i przykryjesz ziemię i będziesz w dniach ostatecznych. Sprowadzę was przeciwko mojej ziemi, aby narody mnie poznały i były we mnie uświęcone. I wezwę miecz przeciwko Gogowi po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego człowieka będzie przeciwko jego bratu i sprowadzę na nich sąd z zarazą i rozlewem krwi i spuszczę na niego i jego wojska oraz na wielu ludzi, którzy są z nim. Deszcz powodzi, wielki grad ognia i siarki. Czyż nie jest powiedziane, że Bóg spuszcza ogień i objawienie siarki? W ten sposób powiększę się, powiększę się i uświęcę i będę znany w oczach wielu narodów. Będą wiedzieć, że jestem Panem. To właśnie czytamy w objawieniu. Wszystko to zostało zaczerpnięte z księgi Ezechiela i Izajasza. Musimy poznać tło tej wielkiej ostatecznej bitwy, która ma miejsce. W tym kluczowym momencie wszystko się zatrzyma. Szatan widzi wszystkich niegodziwców, którzy kiedykolwiek żyli i powiedział: jest nas więcej niż ich. On się nie zmienił, nie okazał skruchy. Mówi: zaatakujmy ich. I zebrał siły, wciąż jest potężną istotą. Pamiętaj, Najpotężniejszymi we wszechświecie są Ojciec, Syn i Duch Święty. Numerem cztery była pierwsza stworzona istota, Lucyfer. Bierze swoją moc i inspiruje wszystkie martwe tłumy, które nie otrzymują uwielbionych ciał i nie wiem dokładnie, Bóg łączy je razem, aby wiedziały, co się dzieje, ale działają, dobrze? I mówi możemy zająć miasto. A oni, zamiast pokutować. Wiedząc, że są na zewnątrz, nadal chcą słuchać diabła. Bóg przygotowuje się do zniszczenia zgubionych. W mieście są ludzie, którzy kochają tych, którzy są na zewnątrz. Bóg kocha zgubionych. Bóg musi pokazać, że nie ma wyboru. Nawet po tysiącu lat, kiedy wychodzą z grobów, nadal są gotowi słuchać Lucyfera. A on rozpoczyna ten atak. Mówi się, że jest wolny przez pewien czas. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Przygotowują narzędzia bojowe. Nie wiem. Jest napisane, że Mojżesz odmówił przyjemności grzechu na pewien czas. To było 40 lat na pustyni. Nie wiem, jak długo to trwa, ale przez pewien czas zbiera ich i będzie miał tam Napoleona. A będzie miał Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, będzie kilku wielkich przywódców. Powie, możemy zdobyć miasto. I ale zanim rozpoczną atak, co się stanie? Wszystko się zatrzyma. Zobaczyłem wielki, biały tron i tego, który na nim siedział, i umarli byli sądzeni według uczynków swoich przez to, co było napisane w księgach. Zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie wszyscy spotkamy się ponownie. Jezus powiedział, że nadchodzi dzień, w którym zgromadzi przed sobą wszystkie narody i rozdzieli je. Będzie miał owce, które są zbawione, i kozły które są zgubione. Wiesz, dlaczego kozy są zgubione? Ponieważ kozy używają swoich rogów do tyłka. Za każdym razem, gdy Jezus mówi, musisz pójść za mną, oni mówią, cóż, poszedłbym za tobą, ale rzuciłbym palenie, ale przyjąłbym chrzest, ale. Mam wszystkie te wymówki i racjonalizacje i oddziela owce od kus. Wszyscy tam są. Ten wielki dzień sądu. Mówi, że ci, którzy dobrze pełnią służbę, wejdą do radości pana. Byłem głodny, a nakarmiliście mnie spragnionego, daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszedłeś do mnie. Powiedzą panie, kiedy to zrobiliśmy, o ile uczyniliście to jednemu z tych najmniejszych, bracia moi, mnieście to uczynili. I zwraca się do kozłów, niegodziwców i mówi: Byłem głodny. Nagiego nie nakarmiliście, nie przyodzialiście mnie. I tak jak nie uczyniliście tego najmniejszemu z tych, nie uczyniliście tego mnie, ponieważ oni nie kochali swoich braci, są zgubieni. Nadchodzi wielki dzień sądu. Zbawieni są w mieście. Dobrzy aniołowie są w mieście. Chrystus jest w mieście. Wszyscy źli są poza miastem. Bóg, ojciec, syn i duch zostaną wywyższeni ponad miasto. Wszyscy zobaczą go tego dnia. Będzie na swoim białym tronie. I w tym momencie będzie sądził wszystkich. Zdajesz sobie sprawę, że Bóg, nie ustawia wszystkich w szeregu jak departament pojazdów samochodowych. Wchodzisz jeden po drugim. To zajęłoby milion lat. On osądza ludzi. Sprawia, że ich życie przechodzi przed nimi. Widzą, że zrobił wszystko, co mógł, aby ich uratować, ale byli zbyt zajęci grzechem. A i ostatecznie każde kolano się ugnie. Co stanie się po osądzeniu niegodziwców? Tak jak żyje, mówi pan. Ilu ich będzie? Każde kolano ugnie się przede mną i każdy język wyzna Boga. Na imię Jezusa, Filipian 2, werset 10. I każde kolano się ugnie. Spośród tych w niebie i tych na ziemi, tych pod ziemią, nawet diabeł będzie w końcu zmuszony pokłonić się przed Chrystusem i powiedzieć, Bóg jest dobry, a ja się myliłem. Na imię Jezusa każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Ojca. Chrystus powiedział szatanie, upadnij i oddaj mi pokłon. Ona mówi, nie czcij tylko Boga. Szatan upadnie i odda pokłon Jezusowi. I usłyszałem wielki głos z nieba, tłum w niebie mówiący: prawda i co? Sprawiedliwe są jego sądy. Wszyscy oświadczymy: Bóg jest dobry. I w tym momencie, gdy, kiedy zdadzą sobie sprawę, że sytuacja jest beznadziejna, szatan powie: Nie, nie, jeszcze nie jest za późno, walcz z miastem. I wszyscy zwrócą się przeciwko sobie, tak jak właśnie czytaliśmy o Gogu i Magogu. I wszyscy będą się nawzajem obwiniać i będzie chaos i rozlew krwi. A ogień wstąpi od Boga z nieba. I zostaną osądzeni. To jest pytanie jedenaste. Co stanie się później? Ogień wstępuje od Boga z nieba i pożera ich. A niektórzy płoną dłużej niż inni. Każdy człowiek zostaje ukarany zgodnie z tym, na co zasłużył. Amen. Istnieją różne stopnie nagrody, dobre i złe, a każdy, kto nie jest zapisany w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognia. Podczas sądu Noego był potop i tylko ci, którzy byli w arce, zostali uratowani. Na końcu będzie powódź ognia i tylko ci w mieście zostaną uratowani. Amen. Chcesz być w nowym Jeruzalem. Chcesz być w Chrystusie. On jest arką. Czy trwasz w Chrystusie? Kto trwa w nim, nie grzeszy, jeśli nie trwa w nim jak winorośl. Nie przynosisz owocu. Musimy być w stałej społeczności, chodzić z Jezusem. Amen. Numer 12. Ej, tutaj robi się pięknie. Gdy ogień zgaśnie na popiołach tej oczyszczonej planety, nie będzie płonąć na wieki wieków. Jest napisane, że obróci się w popiół. Co Bóg zrobi dla swojego ludu, gdy ogień zgaśnie? Oto co uczynię? Stworzę nowe niebiosa i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość. I przyjaciele, jeśli diabeł został wyrzucony za grzech, to my nie będziemy grzeszyć. Musisz odwrócić się od swojego grzechu, pokutować za swój grzech. Możesz to zrobić przez Jezusa. Możesz stać się nowym stworzeniem i żyć nowym życiem. Ten świat nim nie jest. Rozpraszają nas nasze telefony komórkowe, media i rozrywka. W jakiś sposób myślimy, że to wszystko to nie jest to. To jest planowanie tego, co naprawdę ważne. Nie pozwól diabłu rozproszyć cię troskami tego życia, abyś stracił wieczność. Możesz żyć wiecznie. Jezus chce dać ci życie wieczne, abyś nie zginął. My, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. A gdzie to będzie? Błogosławieni cisi. Oni odziedziczą Zimi. On no, stworzy tutaj nowy świat. Bóg miał oryginalny plan. Diabeł wszystko zepsuł. Bóg nie pozwoli, aby diabeł miał swoją drogę. Mówi: Zrobię to, co zacząłem robić. Dokończę to, co zacząłem. Na tym świecie stworzę raj. Z wyjątkiem tego, że będzie to ulepszenie. Ponieważ Bóg przeniesie stolicę Wszechświata na naszą planetę i zamieszka z nami, Biblia mówi, że ujrzymy Jego oblicze co za przywilej. Zobaczymy Go twarzą w twarz to będzie największa błogość i radość ze wszystkich, że będziemy mogli mieszkać w obecności Boga. Pytanie trzynaste, gdzie ostatecznie zamieszka Bóg i sprawiedliwi, a przybytek Boży jest z ludźmi i będzie mieszkał z Nimi. Błogosławieni ci. Oni odziedziczą ziemię. Numer 14. Czego odkupieni doświadczą w nowym Jeruzalem i na nowej ziemi. To świat, w którym nie będzie już bólu. Żadnego smutku, żadnej choroby, żadnej śmierci, żadnego umierania, nigdy więcej zła. Koniec z przestępczością. Niektórzy będą bezrobotni. Koniec z policją. Koniec z prawnikami, koniec z lekarzami. To znaczy doceniamy to, co robisz teraz, ale możesz szukać innego zajęcia. Czy powiesz Amen? Wtedy chromy będzie skakał jak serce, język gnoju będzie śpiewał, pastor Dag będzie miał włosy na plecach, wszystkie rzeczy zostaną przywrócone. I chcę was w tym królestwie, przyjaciele, ilu z was chce tam być? Jezus zapłacił. A niesamowitą cenę. Umarł i cierpiał za każdy twój grzech. Co za wstyd, gdyby udostępnił to dla ciebie i umarł za ciebie na próżno, ponieważ nie zwróciłeś się do Niego. Uwierz w Niego. On chce dać ci nowe serce, nowe życie. Nie ma znaczenia, jakie masz problemy. Jezus jest większy. Czy wierzycie w to, przyjaciele? Czy mogę modlić się z wami? Ojcze w niebie, proszę, pobłogosław tych ludzi, aby mogli doświadczyć nowego narodzenia. Zbaw nas od naszych grzechów. Chcemy być gotowi na Twoje pierwsze przyjście. Prosimy w imieniu Chrystusa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi, przyjaciele. No, kiedy jest nasze następne spotkanie? We wtorek wieczorem. Przyjechaliśmy z Kalifornii. Proszę, przyjedźcie z Brooklynu, e, przyjedźcie z Queens. Ci, którzy oglądają, mówią o bestii antychrysta. Nie przegapcie tego. Niech Bóg Was błogosławi i życzę miłego wieczoru.